Siemanko, witam się z wami w kolejnym odcinku naszej przygody z Wolverhampton, ale wracajmy do konkretów. Sigurdarsson ma piłkę, próbuje uderzyć pod biciem, niestety nie wychodzi mu to, ale ma szansę odgryźć się Barnsley z rzutu rożnego. Wykonywać go będzie Marone, teraz pytanie, jak go wykona. Marone mocno w środek, znajduje tam Dumbie, który w 12 minucie pakuje piłkę do siatki bardzo ładnym uderzeniem główką i prowadzimy 1-0 w 12 minucie. Tutaj mamy 17 minutę i uderzenie z przewrotki Sigurdarssona, gdyby to wpadło, to byłaby to jedna z ładniejszych bramek, jakie strzeliłem. Tutaj natomiast już mamy 25 minutę, Montoya podaje do Sigurdarssona, a ten przepięknym szczupakiem zdobywa bramkę na 2-0 w 26 minucie. Naprawdę fenomenalnie zachował się tutaj Sigurdarsson. Genialne uderzenie tego zawodnika, a jeszcze lepsza asysta Montoyi. Tutaj mamy już 32 minutę i niestety niefortunnie upadł zawodnik Barnsley. No naprawdę nie jest się z czego cieszyć, bo kontuzja nie jest niczym miłym, nawet jeżeli doznają przeciwnik. Davis został naprawdę poważnej kontuzji, przez co musi zostać zmieniony. No i niestety bardzo szybko żegna się z grą ten zawodnik. Tutaj mamy już 43 minutę, piłkę ma Sigurdarsson. Sigurdarsson podaje do Doyle'a, a Doyle wykorzystuje tą szansę i strzela bramkę na 3-0 do szatni w 45 minucie. Naprawdę rozgromiliśmy w tej pierwszej połowie Barnsley. Nie istniał tam inny klub niż Wolverhampton. Wynik 3-0 utrzymywał się przez dosyć długi czas, więc wprowadziliśmy zmiany. Na boisko pojawił się Noble oraz Henry, a zszedł z niego Sigurdarsson i Dumbia. Siemaneczko, witam się z wami serdecznie po skrócie meczu z Barnsley. Naprawdę niesamowicie grał nasz zespół, naprawdę genialnie wręcz. Świetnie bronił Hesse i genialnie atakował Sigurdarsson i Doyle. Naprawdę wspaniale mi się grało Wolverhamptonem w tym meczu. Zawodnikiem meczu został Sigurdarsson, który otrzymał notę 9,8. No dobra, lecimy dalej. I aktualnie Birmingham się znajduje na pierwszej pozycji i tracimy do nich 4 punkty. Ok, mam informację o gotowości skauta. Teraz tylko pytanie, gdzie go wyślemy. Myślę, że możemy spróbować go wysłać do Hiszpanii. Ok. No i dobra, nasz łowca talentów już wyruszył, okej, i Adolfo już rozpoczyna scouting. Mam informację, że Sławomir Peszko, nareszcie, nasz Polak wyleczył już kontuzję. Zrobimy sobie konferencję prasową, na której pochwalimy cały zespół. No i dobra, musimy sobie ustalić skład na to spotkanie. Zobaczmy, w jakim stanie jest Peszko. Nie dałem mu zagrać w tym spotkaniu. Nie, byłby to zły pomysł. Więc tak, damy zagrać Ikemę. Na prawej stronie zagra Montoya, w środku zagra Johnson obok Daniela Carrico. Natomiast pomoc, tutaj sobie zrobimy trochę roszady. Tutaj zagra David Beckham. A tutaj Ward. Ok. Będziemy tutaj bardziej defensywnie grać, zagramy na grę z kontry. No i dobra, ja się z wami żegnam, to by było... Wróć. Nie żegnam się z wami jeszcze. Do zobaczenia po skrócie, ja się z wami żegnam, na razie. I tutaj mamy pierwszą akcję, taką poważniejszą w tym meczu, Brighton. W 37 minucie Michael Smith porywa się na samotny sprint i naprawdę opłaciło mu się tu. Decyduje się na strzał mocny i nie pomylił się Michael Smith i w 39 minucie zdobywa bramkę, no niestety w plecy, 1-0, ale naprawdę bardzo dobrym instynktem strzeleckim popisał się tutaj Michael Smith. Bardzo dobry strzał tego zawodnika.
ale nie poddawaliśmy się, ustawiliśmy sobie tryb super ofensywny i ruszaliśmy z kontrą. Tutaj piłkę miał Beckham, potem Doyle. Doyle cały czas utrzymywał się przy piłce, próbował coś wykrzeszać z tej akcji, więc podał piłkę z powrotem do Beckhama. Beckham do Sigurdarsona, Sigurdarson do Warda, a Ward po ziemi płasko uderzał w róg. No i nie miał szans tutaj Kuszczak. I w 43 minucie z powrotem zaczynamy mecz od nowa, 1-1. Tutaj mamy już 54 minutę i pociągany Beckham, więc będzie rzut wolny. Rzut wolny, który będzie wykonywał Marone. Marone podkręca mocno piłkę, aby leciała w okienko i nie pomylił się dużo. Zawodnik grający na wypożyczeniu Wolverhampton naprawdę blisko był zdobycia gola z wolnego, no ale niestety. I wprowadziliśmy zmianę, na boisku pojawił się Sako zamiast Warda. Liczyliśmy na zmianę wyniku, no i się doliczyliśmy. Można tak to powiedzieć. W 89 minucie Brighton kompletnie wywiodł w naszą obronę w pole. I w 89 minucie ponownie Michael Smith zdobywa bramkę i 2-1. No nie mieliśmy już szans odrobić strat. Za mało czasu zostało, tym bardziej, że sędzia to liczył jedynie 2 minuty. Naprawdę Brighton świetnie tutaj rozegrało tą akcję. Kompletnie wywiodło w pole naszą obronę. No i niestety przegraliśmy to spotkanie. 2-1. Siemaneczko, witam się z wami po meczu z Brighton. Naprawdę graliśmy lepiej, mieliśmy więcej okazji, ale fatalny błąd w samej końcówce spotkania doprowadził do tego, że Michael Smith zdobył swoją drugą bramkę, no i tym samym pogrążył nas, bo nie daliśmy rady w minutę odrobić straty. Tomek Kuszczak naprawdę bronił w tym meczu praktycznie wszystko. Bardzo dobre sytuacje miał m.in. Sigurdarsson i Beckham, no ale niestety nie wykorzystali ich. No nic, to lecimy dalej. Ale niestety to oznacza, że jeszcze dalej nam odskakuje Birmingham. Okej. Jeszcze czeka nas mecz z Hull City. A potem... Więc tak, na bramkę wraca Hensey. O, Daniel Carrico ma już 78. Tutaj zagra... Wróć... Marone, bo może grać na środkowym pomocniku defensywnym, tak jest. Na lewej obronie zagra Stearman, tutaj zagra Sako, tutaj zagra O'Hara, a na statek to będzie Sigurdarsson i Evans Blake. Jeszcze wprowadzimy obrońcę. No i dobra, skład wygląda solidnie. Mam nadzieję, że uda się nam wygrać z Hull City. Jest on dopiero na 13 pozycji i ma dosyć dużą stratę punktową do pierwszej dziesiątki. No i co, ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie tego spotkania. Na razie! Tutaj mamy już pierwszą akcję, w 7 minucie piłkę ma Sako. Sako decyduje się na strzał z dystansu i zdobywa przepięknego gola w 7 minucie. Naprawdę fenomenalne uderzenie tego zawodnika. Przepiękna bramka z, nie mam pojęcia, 25 metra może, taka to była odległość. Naprawdę świetny strzał Sako i prowadzimy 1-0. A tutaj jest spóźnione wejście Berry, no i niestety stało się jak stało. Rzut karny dla Hull City. Teraz pytanie, czy Hensey go broni? Koren czy Hensey? Koren na dwa tempa, Hensey broni! Ale niestety za lekko wybija piłkę i ta jednak trafia do siatki. I w 26 minucie Hull City wyrównuje z rzutu karnego na 1-1. Naprawdę żałuję, że Hensey tutaj nie wybił mocniej tej piłki. No ale cóż, jest remis, mamy jeszcze dużo czasu do odrobienia strat. Tutaj mamy już 38 minutę i O'Hara, naprawdę fenomenalne uderzenie. Nie wiem naprawdę jak to coś wpadło, masakra. Świetny strzał, wszystko się zaczęło od wrzutu z autu. O'Hara przepięknie uderzył na bramkę.
Sami zobaczcie, jak ta piłka leciała, przepięknie zakręciła i prowadzimy 2 do 1. Tutaj mamy ponownie rzut z autu, 55 minuta, piłkę ma ponownie O'Hara, oddaje do Sławomira Peszko, Sławomir Peszko znajduje Evansa Blake'a, a Evans Blake strzela na 3 do 1 w 58 minucie. Już prowadzimy 3 do 1, więc myślę, że jest to spokojne prowadzenie, bardzo ładna klepka naszych zawodników i tym samym zdobywamy bramkę na 3 do 1. Tutaj mamy 90 minutę i wydawać się by mogło, że nic się już nie może stać, ale Peszko ma piłkę, podaje do Sigurdarsona, Sigurdarson znajduje O'Hare, a O'Hara nie waha się, tylko biegnie na bramkę i finezyjnie zdobywa drugą bramkę w tym meczu. A co za tym idzie, mecz się kończy definitywnie naszą wygraną 4 do 1, no i tak się ten mecz skończył. Siemka, witam się z wami po meczu z Hull City, który wygraliśmy aż 4 do 1. Naprawdę przepiękne bramki nam tutaj padały, uderzenia O'Hary, nie wiem, naprawdę nie pamiętam kogo jeszcze, bodajże Blake'a, tak, Blake też ładnie uderzył. Szkoda, że nie było czystego kąta, no ale niestety O'Hara, wróć O'Hara. Berra głupio spowodował karnego, ale liczy się, wygra na 4 do 1. Okej, lecimy dalej. Wygląda na to, że Birmingham zremisowało. Bo jak wygląda teraz tabela, już wam pokazuję. Ja chciałem zobaczyć w ogóle, jak wygląda FA Cup teraz. Aha, okej. No dobra, zobaczmy sobie Empower Championship, tabela ligowa. Tak jest, Birmingham zremisowało mecz. W związku z czym tracimy już do nich 5 punktów tylko. Natomiast do Boltonu i do Blackburn Rovers wyłącznie 3. Myślę, że uda się nam wskoczyć na drugą pozycję, bądź nawet na pierwszą. No i dobra. A jak teraz wygląda nasz terminarz? Gramy sobie z Charlton Athletic, Middlesbrough i potem okno transferowe. No i dobra, ustawiamy sobie skład na następne spotkanie i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj wystawiam Warda, ze środku może zagrać Johnson i Berra. Z pomoc Marone, tutaj może zagrać... Chwila... David Beckham i atak to będzie Doyle i Evans Blake. No i dobra, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i na razie.